Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie podczas drugiego dnia naszego augustowskiego festiwalu Pasji do Nauki Reakcja. Mamy dzisiaj dzień drugi, zapraszam serdecznie, już właśnie wystartowaliśmy i zapraszam do Fundacji Terra Desolata, który jest głównym organizatorem tegoż wydarzenia razem z augustowskimi placówkami kultury oraz miastem Augustów. I spotykamy się właśnie dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa przyznanemu przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2 – Popularyzacja Nauki. I można się u nas spotkać m.in. także Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Robocoding z Ciechanowa, która tutaj stoi z robotami, które też tam tłuką się różne dziwne rzeczy. Jest z nami także Biebrzański Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy również. Jest także grupa rekonstrukcyjna z Litwy, właśnie ci tam w średniowiecznym namiocie, które już się przygotowują do swoich pokazów. Też ich można odwiedzić, pytać o różne ciekawostki odnośnie średniowiecza na Litwie. Jest z nami także Fundacja Podlaskie Retromaniaki, gdzie można zagrać w retrogry i zbudować swoich właśnie umiejętności w tych nieco starszych grach wideo. Jest z nami także tutaj profesor Czachorowski, który ma swoje stanowisko z zakresu hydrologii, hydrobiologii. Też go można tutaj odwiedzić pod kolumną, więc zapraszamy serdecznie, bo atrakcji mamy dzisiaj całkiem sporo. No i oczywiście zapraszamy teraz na pierwszy punkt naszego programu tu przy scenie, czyli wykład na temat archeologii, przeszłość w przedmiotach zaklęta, archeologia ziemi augustowskiej. Już teraz zaczynamy i zapraszam Państwa serdecznie. Tu są krzesełka, można sobie usiąść śmiało, one są dla Państwa przygotowane. Proszę sobie usiąść i za chwilę będziemy startować. Się cieszę i zapraszam Państwa w odległą podróż w przeszłość. Będziemy się czasem zbliżać do współczesności. Zaczniemy od takiego trochę prowokacyjnego rysunku, dlatego że zaczynamy od czasów, kiedy to jakieś 14 tysięcy lat temu z terenu ziemi augustowskiej znika lodowiec i ten obszar zaczyna być dostępny do życia. Mniej więcej 12 tysięcy lat temu pojawia się tutaj po raz pierwszy człowiek. Jest to epoka kamienia, więc jednym z takich głównych, czy jednym z ważnych źródeł materiału dotyczących tego okresu są przedmioty krzemienne, różnego rodzaju narzędzia wykonywane właśnie z tego surowca. I nawet Państwo, mam nadzieję, że nie zdajecie sobie sprawy i zaraz będziecie mogli poszerzyć sobie swoją wiedzę na ten temat, nawet Państwo nie zdajecie sobie sprawy, ile rzeczy można wyciągnąć z krzemieni. Rozwijający się świat, rozwijająca technologia udziela nam i daje nam możliwości wykorzystywania różnych zdobyczy. W podobnym schemacie, zakładane zawsze nad rzekami, w miejscach, o dziwo, nie jakichś wyniesieniach, jakichś górkach, tylko czasami w obniżeniach, ale nigdy zalewowych. I tak naprawdę do dzisiaj cały czas archeolodzy trochę spierają się o to i główkują nad tym, cóż to mogło być za założenia. Być może związane z jakąś obrzędowością, tego nie będziemy w stanie sprawdzić, bo niestety archeologia na tym etapie, kiedy mówimy o czasach przedhistorycznych, kiedy nie mamy żadnych źródeł pisanych, archeologia nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co ludzie myśleli i dlaczego pewne procesy związane z jakimiś właśnie wierzeniami. Być może jest też taka teoria, że są to jakieś takie miejsca do przechowywania żywności, do przechowywania zboża. Są to czasy epoki brązu, są to czasy trochę niespokojne, jakby ludzie wtedy nie czuli się bezpiecznie, budowali sobie różnego rodzaju założenia obronne, żeby ten poziom bezpieczeństwa jakby swojego zwiększyć. Wiem, że słabo widać okrągłych wałów w postaci tak zwanych wyróżników wegetacyjnych, czyli różnego rodzaju odmiennych barw zieleni na obszarach porośniętych właśnie łąkami. W terenie ten obszar zazwyczaj wygląda płasko, więc z poziomu powierzchni gruntu nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, natomiast kiedy się wzniesiemy trochę wyżej, jest trochę łatwiej. Mam nadzieję, że to chociaż będzie trochę lepiej widoczne. To jest taka wizualizacja jednego właśnie z takich obiektów, gdzie w miejscu wałów jest jeszcze założona taka pewnego rodzaju palisada. Być może te założenia właśnie tak wyglądały, że oprócz nasypów kamiennych miały jeszcze jakieś dodatkowe drewniane konstrukcje. Znowu przesuwamy się troszeczkę, bo tak będziemy w telegraficznym skrócie wskakiwać coraz bliżej współczesności. Teraz będziemy poruszać się mniej więcej w połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, kiedy to na tych terenach zaczynają pojawiać się grupy ludzkie, które będą podwaliną dla późniejszej
późniejszej ludności kultur bałtyjskich, o których powiem za chwilę. To, co Państwo widzą, to jest plan osiedla nawodnego, które zostało odkryte na jeziorze Orzysz. I to nie jest przypadek i to nie jest błąd, że je tutaj pokazuję, dlatego że to jest jeden z najlepiej obrazujących to założenie planów, jakie udało mi się znaleźć. A nie mówię o tym bez przyczyny, dlatego że najbliżej Augustowa znanym takim osiedlem nawodnym jest osiedle na jeziorze w Dreństwie. Dreństwo niedaleko, kilkanaście kilometrów do Augustowa na południowy zachód, w okolicy Rajgrodu. Kilkadziesiąt lat temu zostało tam podczas badań takich nurkowych, przy wykorzystaniu archeologii podwodnej, zostały tam znalezione relikty właśnie takiego osiedla. To jest specyficzna forma pewnego osiedli obronnych, które były budowane na płytkich jeziorach, gdzie jakby fundamentem bardzo w cudzysłowie była faszyna, drewno, kamienie, którymi utwardzano dno tego jeziora, wynoszono taką platformę nad poziom wody i na tym budowano miejsce do schronienia. Nie ma śladów, nie ma dowodów i raczej nie ma możliwości przede wszystkim, żeby to było miejsce stałego zamieszkania. Przyjmuje się, że było to takie schronienie na momenty niepokoju. I tutaj widzimy właśnie tą taką platformę, na której najprawdopodobniej ustawiono jakieś domostwa albo jakieś formy, nie wiem, zadaszenia, gdzie można byłoby się schronić. Są też teorie, że jeżeli ludzie czuli się niebezpiecznie i na takie osiedle udawali się, żeby się schronić, mogli też ze sobą zabierać cenniejsze zwierzęta albo w ogóle zwierzęta, bo niewątpliwie był to towar cenny wówczas. I kiedy to niebezpieczeństwo jakieś tam, które się pojawiło, mijało, wracali na ląd i tam sobie żyli, uprawiali ziemię i funkcjonowali. To, co Państwo widzicie, te kropki wokół, to są ślady po palisadach. I teraz jakby też są dwie teorie dotyczące budowania tych palisad. Prawdopodobnie obie są jakby równolegle funkcjonujące i te palisady miały dwojaki charakter, czyli dodatkowo zwiększały walory obronne tego miejsca, a jeszcze chroniły osiedle zewnątrz przed krową, która zimą niewątpliwie mogła stanowić zagrożenie. Tutaj mamy już przykład i w ogóle mapę, która pokazuje sytuację kulturową na początku naszej ery. Te osiedla obronne, nawodne, o których mówiłam, wspomniałam, że były podwaliną i ludność, która je budowała przede wszystkim, były podwaliną dla ludów bałtyjskich. Bałtowie jest to określenie dla etnosów, nie wiemy tego do końca, bo ciągle funkcjonujemy w czasach, kiedy źródeł pisanych brakuje, albo jest ich bardzo mało. Nie są w stanie odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące etniczności grup ludzkich. Tutaj mamy zielonym kolorem zaznaczony obszar, gdzie Bałtowie żyli. Obejmuje on również teren dzisiejszej Augustowszczyzny. Bałtowie to termin ukuty w XIX wieku, który miał określać grupy ludzkie, które nie były ani Germanami, ani Słowianami i w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, w miejscu w połowie tego tysiąclecia, zaczęły osiedlać się w południowo-wschodnich obrzeżach Bałtyku. I to jest temat, to jest jakby okres, właśnie początek, druga połowa pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, początek naszej ery. Z tego okresu mamy zdecydowanie więcej materiałów dotyczących Augustowszczyzny. I dzisiaj w tym momencie chciałam Państwu pokazać tylko kilka kategorii zabytków, dlatego że zawsze oczywiście łatwiej i lepiej zrozumieć pewne procesy i pewne zachodzące w przeszłości zmiany, jeżeli można jakiś zabytek wziąć do ręki, dotknąć, a tak naprawdę konkretyzując nie zabytek, a jego kopię. I wszystkich zainteresowanych zapraszam potem do stanowiska tutaj po mojej prawej stronie. Tam jest piaskownica, a obok gablotka z wystawką zabytków, z kopii zabytków, gdzie Państwo będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę. A ja powiem tylko o kilku. I zacznę od ceramiki. Ceramika, fragmenty naczyń, to jest w ogóle jedna z najczęściej znajdowanych przez archeologów kategorii zabytków. I mimo że widzicie Państwo tutaj tylko pewne fragmenty naczynia, które tutaj, gdzie jest ten obszar zamalowany, są to realne fragmenty, które zostały narysowane, a to jest rekonstrukcja rysunkowa kształtu takiego naczynia. Akurat tę formę pokazuję nie bez przyczyny, dlatego że dla ludów bałtyjskich bardzo charakterystycznym elementem naczyń było takie wielootworowe, nazywane czasem kastetowym, ucho. Ono nie służyło do podnoszenia. Jesteśmy przekonani, że jakby filigranowość wykonania tego ucha
dysproporcja w stosunku do wielkości naczyń bardzo często uniemożliwiałaby używania go do podnoszenia takiego naczynia. Być może miało jakąś inną funkcję, której nie wiemy, a być może było to jakimś takim elementem albo rozpoznawczym dla tej grupy ludzi, albo ozdobnym. No tutaj możemy teorię mnożyć i też zachęcam Państwa do zastanowienia się nad tym, bo może wyjść z tego coś ciekawego. Te dwa rysunki tutaj, które są u góry slajdu, są to przedstawienia zabytków, które zostały znalezione w Bargłowie Dwornym, niedaleko Augustowa. Na cmentarzysku, powiem na marginesie, pozwolę sobie na taką dygresję, musicie Państwo wiedzieć, że takimi dwoma głównymi grupami stanowisk archeologicznych, którymi zajmują się archeolodzy, są albo cmentarzyska, albo osady. I właśnie dzisiaj będę skupiać się bardziej, na cmentarzyskach, dlatego że one też przynoszą trochę więcej informacji i na podstawie znalezisk cmentarzysk jesteśmy w stanie trochę więcej powiedzieć na temat przeszłości, aczkolwiek nie należy zapominać, że osady są równie ciekawe i równie ważne i należy je też poznawać. Tutaj to naczynie, ono nie pochodzi z Augustowszczyzny, pokazuję je dlatego, żeby zobrazować Państwu to kastetowe ucho charakterystyczne dla naszych Bałtów, którzy tutaj w początkach naszej ery zamieszkiwali ten teren. To jest przykład zabytku, który pochodzi z pojezierza Mrągowskiego, również zamieszkiwanego w starożytności przez ludy bałtyjskie. Tutaj jeszcze jedna kategoria zabytków, również cmentarzysko w Bargłowie Dwornym. Jest to fragment zapinki. Przez określenie zapinka należy rozumieć rodzaj broszki, takiej agrafki ozdobnej, która wraz służyła do tego, żeby udekorować dodatkowo jeszcze kobietę lub mężczyznę, bo są niewątpliwe dowody, że jedna i druga płeć nosiła tego typu ozdoby, a druga funkcja praktyczna, czyli służąca do spinania szat, bo cały czas mówimy o czasach, kiedy nie funkcjonowały guziki, zamki błyskawiczne, rzepy i inne tego rodzaju ułatwienia, które nam dzisiaj życie ułatwiają właśnie. Tutaj znowu przykład nie z Augustowszczyzny, ale przykład takiej zapinki w całości, żebyście Państwo mogli sobie zobrazować i dodatkowo jeszcze wyobrazić, jak ten przedmiot funkcjonował. Kolejny przykład, a jeszcze dopowiem, bo to w sumie jest też istotne, to jest też przykład typowy dla ludów bałtyjskich. Nasi Bałtowie jakoś lubowali się w tej formie i najczęściej takie przedmioty w takim kształcie znajdowane są tutaj w północno-wschodniej Polsce między innymi. I ten przykład z góry jest właśnie z Bargłowa Dwornego. A tu z kolei sprzączka pod pasa, zwróćcie Państwo uwagę na podwójny palec. To jest kolejny przedmiot, który pokazuje nie bez przyczyny, ze względu na to, że jest to dowód i świadectwo kontaktów z plemionami germańskimi, które żyły w tym samym czasie na południe od Bałtów, czyli tutaj też między innymi na terenach Polski, ale trochę bardziej na południe. Kilka z Niemiec i kilka z Węgier, i to są najbliższe znaleziska, więc macie Państwo tutaj na swoim terenie naprawdę perełki. Znów prawdopodobnie obecność tej brzytwy w Netcie to wynik kontaktów handlowych, bo znów nie możemy sobie wyobrażać obecności Rzymian tutaj. Oni tak bardzo na północ w tym rejonie Europy nie docierali. A to z kolei przykład ostrogi znalezionej w Janówku w południowej części powiatu augustowskiego. Tutaj, w tym miejscu oraz po bokach, ostroga jest zdobiona polami emali. Bałtowie bardzo lubili emalię, czerwoną, niebieską, taką białowo, powiedzmy mleczną. Emalia to jest wytwór z tłuczki szklanej, która podgrzana do odpowiedniej temperatury robiła się taka szklista i pokrywała wybrane miejsca. Kolejna mapa, bo one dobrze obrazują znalezisk tego typu przedmiotów. Jedynka to znowu nasz Janówek, czyli powiat augustowski. I wszystkie inne znaleziska pochodzą już spoza terenu Polski. Jak widzicie Państwo, ciążą na wschód. Więc pokazują nam kontakty tego obszaru, nie tylko, te importy, które pokazuję, świadczą o kontaktach nie tylko, kontaktach bałtyjskich, nie tylko z południem, ale również z terenami wschodnimi. Znów najprawdopodobniej przez jakieś takie pośrednictwo handlowe. To jest kolejny przykład unikatowego znaleziska z tego terenu. Więc naprawdę
Myślę, że nie trzeba Państwa dłużej przekonywać o wyjątkowości archeologii ziemi augustowskiej. Teraz chciałam powiedzieć Państwu o ciekawostce już takiej bardziej ogólnobałtyjskiej, ale też posiłkując się przykładami z najbliższej okolicy. Bałtowie z jakiegoś powodu upodobali sobie konie. Konie składali do grobów razem ze zmarłymi. W zależności od obszaru, czy mówimy o Suwalszczyźnie, Augustowszczyźnie, czy mówimy o Pojezierzu Mrągowskim szeroko pojętym, ten rodzaj daru grobowego, specyficznego, wyglądał trochę inaczej. Tutaj, na terenie ziemi augustowskiej, konie były składane razem ze zmarłym. W sensie da się zidentyfikować, który koń był przypisany któremu zmarłemu. Te zwierzęta były pochowane razem z tym, przypuszczalnie swoim właścicielem. Jesteśmy to w stanie jeden do jednego stwierdzić. Natomiast w ramach ciekawostki powiem, że na Pojezierzu Mrągowskim jest tak, że konie były grzebane na obrzeżach cmentarzysk ludzkich, więc tam nie da się jednoznacznie powiedzieć, który koń był przypisany do którego zmarłego. Bałtowie, którzy żyli tutaj, na ziemi augustowskiej, swoich zmarłych bezwzględnie palili, umieszczali ich prochy w naczyniach glinianych albo bezpośrednio do ziemi. Są przypuszczenia, że czasami mogły być takimi popielnicami, urnami, mogły być jakieś organiczne woreczki, które do dzisiaj do naszych czasów się nie zachowały, ale konie nie były palone nigdy. Dlaczego? Znów nie wiemy. To jest ten moment, kiedy cały czas nie mamy na tyle dużo źródeł pisanych, żeby jednoznacznie o tym powiedzieć. Tutaj kolejny przykład. To jest przykład ze Szwajcarii, pokazujący tą relację, o której wspominałam. To jest ślad po grobie człowieka, ciałopalnym grobie człowieka, dlatego też ta proporcja jest dość mocno zaburzona. Spalony człowiek zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż niespalony koń, a tutaj szkielet konia, jakby raczej nie ma wątpliwości, że koń i człowiek w przeszłości stanowili całkiem, mam nadzieję, niezły duet. Tutaj Bałtowie na terenie ziemi augustowskiej żyją sobie w pierwszych wiekach po Chrystusie mniej więcej. Wiemy na ten temat coraz mniej im bliżej współczesności, ale jeszcze mniej więcej do połowy VII wieku jesteśmy w stanie coś na ten temat powiedzieć. Natomiast druga połowa VII wieku i VIII wiek to są dla nas pewnego rodzaju zagadki. Coś się zmienia, nie wiemy co. Czy zmienia się obrządek pogrzebowy, czy ten teren z jakiegoś powodu zostaje zupełnie na pewno niewyludniony, ale zdecydowanie mniejsza populacja tutaj mieszka. To jest cały czas zagadka dla archeologów, co się dzieje w tym VII i VIII wieku. Natomiast IX wiek wita nas całkiem inną rzeczywistością. Wita nas obecnością plemion jaćwieckich. I jestem przekonana, że o jaćwingach na pewno Państwo słyszeliście. Nawet w Augustowie można przypłynąć się statkiem jaćwing, można przespać się w willi z komand, jeden z wodzów jaćwieckich, albo pójść na trening do braci jaćwierzy. Więc jakby super ciekawe jest to, że ta obecność jaćwingów i ta ich bytność na tych terenach we wczesnym średniowieczu, gdzieś właśnie począwszy od IX wieku najprawdopodobniej do XIII wieku, kiedy to krzyżacy rozbijają jaćwierz i ten lud może nie zanika zupełnie, ale zostaje przesiedlony, wchłonięty i jakby kończy swoją historię i znika z kart przeszłości. Jakby ta świadomość obecności jaćwingów jest cały czas współcześnie istniejąca. Tutaj przykład jeszcze, znowu dopowiem i to pokażę, czego nie widać. Tak, tutaj zaznaczone jest terytorium plemienne jaćwierzy, a tym kółkiem w okolicy Augustowa, Puszcza Augustowska, można powiedzieć serce jaćwierzy. Oznaczone zostały najnowsze odkrycia dotyczące właśnie tego ciągle tajemniczego, intrygującego i ciekawego dla archeologów ludu. Kilka lat temu w Puszczy Augustowskiej w Ostępach Leśnych dałam dwa zdjęcia obrazujące piękno tego kompleksu leśnego, ale jestem przekonana, że widzieliście Państwo na żywo, więc te zdjęcia nawet wyblakłe jakoś tam mogą to wyobraźnię jeszcze dodatkowo pobudzić. Kilka lat temu w Puszczy Augustowskiej został odnaleziony kompleks stanowisk jaćwieckich, cmentarzysk jaćwieckich o nieznanej dotychczas skali. Jaćwingowie również, jak ich poprzednicy Bałtowie, bo jaćwingowie to też są ludy bałtyjskie, swoich zmarłych palili, no tutaj to już nic nie widać, więc Państwo musicie uruchomić swoją wyobraźnię, a ja będę mówić.
Jaćwingowie swoich zmarłych palili na stosach pogrzebowych, a ich prochy razem z bogatym wyposażeniem najprawdopodobniej rozrzucali po powierzchni. Nie wiemy, czy zupełnie zostawiali je w ten sposób, nie przykrywając niczym, czy przykrywali jakąś tam nie wiem, naprawdę delikatną warstewką ziemi. Być może ta pierwsza teoria jest bardziej prawdopodobna. Razem z prochami zmarłych składane były elementy różnego rodzaju ozdoby, broń, narzędzia, pełen garnitur przedmiotów użytkowych oraz ceramika, tak jak wspominałam wcześniej, najczęściej znajdowana kategoria zabytków. Tutaj przykład tychże zabytków, fragmenty naszyjników, proszę uruchamiać wyobraźnię coraz bardziej, fragmenty naszyjników, broń drzewcowa, tutaj fragment miecza, a tutaj sama już nie widzę co, więc tutaj proszę sobie to wyobrazić, co Państwo sobie życzą, wybór jest naprawdę duży. Na tych cmentarzyskach zostały też zaobserwowane przeciekawe ślady, świadectwa związane z jakimiś takimi nieznanymi dla nas oczywiście, ale jakby funkcjonującymi w przeszłości obrzędami pogrzebowymi. Otóż w tą warstwę spalonych kości z tych popiołów, tych zabytków, o których wspomniałam, bywały, okazuje się, wbijane pionowo, przejmujące tą warstwę, włócznie, oszczepy, broń żywcowa. Z czego to wynikało, nie wiemy, ale jest to kolejny przykład takiej praktyki jaćwieskiej. Analogiczna sytuacja miała miejsce na Mazurach i została odkryta na Mazurach Wschodnich, niedaleko Olecka, ale to były badania XIX-wieczne, więc tak naprawdę dużo więcej na ten temat nie wiemy. Wspomniałam wcześniej, i powtórzę jeszcze raz, bo myślę, że to jest ważne, jaćwingowie pod koniec XIII wieku, rozbici przez krzyżaków, zanikają, asymilują się z ludami ościennymi, bo ci, którzy nie zostali wybici, zostali przesiedleni i w ten sposób znikają z kart historii. A później wszystkie te elementy, które są już bardziej współczesne, są domeną, w moim odczuciu, już bardziej historyków, więc w tym momencie chciałabym skończyć. Serdecznie Państwu podziękować, ale też zachęcić Państwa do obserwacji tego, co leży na ziemi. Czasami przypadkowo można znaleźć zabytki archeologiczne i przyczynić się tym samym do rozwoju tej nauki. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem. Tego typu zagadnienia, porozmawiajmy o tym, czy klimat się zmienia, jak się zmienia, a o rozwiązaniach może innym razem. Zaczniemy od tego, jak klimat zmieniał się dawniej, jak to wyglądało dawniej, bo oczywiście Ziemia w przeszłości wyglądała inaczej. I to nie tylko jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, ale także o kwestie związane z na przykład z ułożeniem kontynentów. Tutaj mają Państwo taką wizualizację, jak Ziemia mogła wyglądać mniej więcej 250 milionów lat temu, kiedy wszystkie kontynenty były złączone w jeden wielki superkontynent. Jedna ważna kwestia. Te kontynenty są zlokalizowane w okolicach równikowych. Nie mamy żadnego kontynentu, który byłby zlokalizowany na północy albo na południu. Nie ma, na biegunach nie ma kontynentów. I ma to swoje konsekwencje. Kiedy dwutlenek węgla z atmosfery wytwarzały tlen, to był właśnie pierwszy taki epizod, który mocniej natlenił atmosferę, ale pobierały olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Dodatkowo doszło tutaj wietrzenie skał. Wietrzenie skał to taki, rzadko się z tym pojęciem spotykamy, ale to jest bardzo ważny epizod, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, ponieważ podczas procesów wietrzenia skał usuwany jest z atmosfery dwutlenek węgla. Czyli już mamy dwa czynniki. Po pierwsze mikroorganizmy, po drugie wietrzenie skał. Trzecim czynnikiem było to, że usadowienie kontynentów na równiku sprawiało, że kontynenty... Stają się takie jak ten, który teraz jest pokazywany. Jest to kopia obiektu z Pourpoint we Francji. It falls like that because it's poor point in France being pierced through. First through? Pierced. Pierced through. Pierced through. Okay. It's called like that. Nie potrzeba w ogóle, żebym tłumaczył? Nie, mówię po polsku. O rany, sorry, przepraszam. Nazywany tak, ponieważ z francuskiego oznacza to przebić. Original is meant of silk.
but I use it for a bottle, so silk is too expensive. Oryginał był wykonany z jedwabiu, ale ponieważ ta wersja jest używana w bitwach, więc uznano, że jedwab będzie odrobinkę za drogi na to. Original was used not in the war purposes, just for fur. Oryginał nie był używany wcale do celów wojennych, tylko noszono go na dworze królewskim albo książęcym jako symbol statusu. This garment is interesting because of its construction. Jest interesujący ze względu na swoje wykonanie. If you all see, I show you closer, the sleeve is going until here. Jak widzicie, rękaw sięga bardzo głęboko na tors. It's not just for good look, it is good looking, but anyway, it is for sport. Nie jest on, nie chodzi tylko, żeby dobrze wyglądał, ale owszem, dobrze wygląda, ale nie tylko o to chodzi. Służy również do celów sportowych, na przykład turniejów, like tournaments. For use your hands for good moving of your hands. Okay, so the point is not chodzi nie tylko o wygląd, ale także o to, żeby swobodnie poruszać ręką. Because everyone in the Middle Ages, every man was a fighter. Ponieważ w średniowieczu każdy człowiek był wojownikiem, wcześniej czy później, czy tego chciał, czy nie. Is it possible for some of them to try? Would it be possible? It is made for me. So I can put it on, but it will take us some time. If someone is looks like me, I can. But it will take time, yes? So many buttons, you know. Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli, to myślę, że po pokazie możecie podejść tutaj i poprosić Edwardasa, żeby ubrał was, oczywiście tych, którzy pasują do tej przeszywanicy, tylko po prostu ona ma mnóstwo guzików, więc nie możemy tego zrobić teraz, bo byśmy tutaj wszyscy usnęli. Ale po pokazie zapraszam, trochę go w ten sposób wkopuję, ale trudno. So, it is very, very narrow garment. Bardzo wąskie, zwłaszcza w biodrach, bardzo wąskie, w talii. That was a fashion that showed a silhouette, but still would be really moving, yes. Ubranie, które jest bardzo modne, bardzo ładne, ładnie pokazuje sylwetkę, ale wciąż jest praktyczne i pozwala na pełną swobodę ruchu. Okay, the next garment is transitional from those to this is. Następna przeszywanica to jest strój w takim trybie przejściowym pomiędzy tymi, które były pokazane wcześniej, a tym, co nastąpiło później. This is totally not military use jacket. This is, to jest przeszywanica, która nie ma już w ogóle celów wojskowych. Nie ma wzmocnienia, nie ma wielu warstw przeszytych nawzajem. Jest cienka i służy wyłącznie do używania cywilnego. But still have a fashion of fighting. No ale wciąż widać tutaj wpływy takiej, wciąż moda nakazywała, żeby widać było, że to jest taki element wojskowy. This garment is very interesting because of its construction of the, if you see all the buttons, there are laces, there are also buttons, and it's very looks strange, yeah? Yeah, it does. Ma ciekawą konstrukcję, ponieważ ma zarówno rzemyki do wiązania, jak i guziki. Więc jest taką dosyć dziwną mieszanką. But everything is for purpose. Wszystko jednak ma swój cel. And I explain you why is it. I zaraz się dowiemy, jaki to cel. Mamy nadzieję. So, the main section of this garment is the central one. It's this one. Główna część, to jest ta, którą teraz bardzo pokazuję. It used like a belt. Używana jak pas. For your chaussures. Używana jak pas, do którego wcześniej była mowa o pasie, do którego dowiązywane były nogawice.
Zajdziemy do krowca. Macie rzemienie, do których były dowiązywane nogawice w środku. Więc był bardzo wąski na poziomie bioder. Dlatego ma taki kształt w centrum. The bottom dół jest luźny, żeby można było swobodnie się poruszać. Już nie raczej nie do walki, ale do tańca, do sportu, do zabawy. Pewnie, zawsze. And the top as well is very loose. I góra również jest bardzo luźna w tym samym celu, żeby pozostawiać swobodę ruchu. And Końcówki rękawów są mocno związane, znowu wpływ tej mody wojennej, mody rycerskiej. And even they are sewn with a lanyard. I nawet widać, że są szyte pod kątem, żeby dawać większą swobodę ruchu. It is made not just for look, it is made for military purposes, but it wasn't used for military purposes, it's just for look. Widać w nim wpływy wojskowe, ale chodzi tylko o to, żeby wyglądało na wojskowe. Można by tego w ten sposób użyć, ale to nie jest... Ale nie używamy tego w ten sposób, po prostu. So we can return to this garment and see that the military use garment has a sleeve sewn like this as well. Widzimy, że ta przeszywanica, która rzeczywiście była używana do celów wojskowych, również ma taki rękaw. No widać tutaj rzeczywiście to podobieństwo. It's made especially for sword fight. Konkretnie jest ten rodzaj ubrania jest to stworzony do walki na miecze. So, tyle, jeśli chodzi o przeszywanicę. Tutaj mamy przeszywanicę zwaną Koterdi. Ancestor, this garment is ancestor of this. This is a hole and this is Koterdi. Może raczej tunika niż przeszywanica. Ta tunika jest potomkiem tej, którą ma na sobie Edwardas. So it's made as well a bit more silhouette. Jest zrobione tak, żeby rzeczywiście podkreślać trochę bardziej sylwetkę. That's why we have so many buttons. Stąd ta ogromna ilość guzików. So, yeah, it is imparting. Imparting means cut in the center and then you do more. Element śródwiecznej mody, ubranie, które wygląda jakby było zszyte z dwóch zupełnie różnych. Okay. Next. And what about your shoes? I will. In the future, I will tell about the shoes, everything, yes, as well. So, on the belt I have. It's not so simple belt. It's well man belt. Pas godny zamożnego człowieka, nie jest to proste urządzenie. I have a very, very expensive thing. It's just a, I don't remember exact name, but in Polish we call it mieszek. Mieszek, okay. Bardzo bogaty, drogi mieszek w boku. Sakwa. Not very interesting, just some metals and everything, but I can show you what's inside. Sama forma nie jest aż tak fascynująca, ale chętnie Edwardas pokaże, co jest w środku. It has many compartments, yeah. Ma wiele części. The first one is on the very, very top. And inside
are more. So, wnętrze jest podzielone na wiele kieszeni. So it's for many, many stuff. Ma dużo miejsca, ma główną kieszeń, do tego dwie mniejsze i jeszcze jedną u góry. Szczerze mówiąc, ma więcej kieszeni niż mój plecak. Dokładnie. You have more space than my backpack. Okay, now shoes. No i buty. I make shoes as well, so all I show you it's made by me. Wszystko co widzicie, Edwardas wykonał sam, w tym również buty. Even the shoes of my friends, all the shoes are made by me. So the first shoes are exact copy from the not really exact, but copy of the shoes found in Vilnius, in Duke Castle of Vilnius. Pierwsze buty, buty Mendogasa, są kopią, może nie jest super dokładne, ale kopią butów znalezionych w czasie badań na Zamku Książęcym w Wilnie. It's very simple shoes from the the beginning of the 14th century. Proste obuwie z początku XIV wieku. So they are just thrown off and archaeologists found it in the cold. But they are not really different from Western European shoes, aren't they? They are quite similar. Not really, yeah. That type of shoes was worn around Europe. But it was still a time of paganism in Lithuania. So the paganism didn't stop the coming of fashion. But anyway, trade was around Europe like that. Hey, I know, you know. It was a long period, so. Yeah, Vilnius has many trading connection with Riga, so. Hansa? Hansa, yes. Takie buty. Słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że na początku XIV wieku Litwa wciąż była pogańska, więc wydawałoby się, że jest to zupełnie obca kultura, ale zupełnie nie. Pod względem takim materialnym było bardzo wiele podobieństw, tak jak na przykład w tych butach, które można by znaleźć w całej właściwie zachodniej Europie. Kontakty handlowe Wilna z innymi wielkimi miastami Europy były bardzo żywe. Second shoes on the Libes are found in Holland. Buty Leymasa są znalezione w Polsce, w sensie oryginał. Also very simple shoes, side lace. Bardzo proste, wiązane z boku, też tylko dostępne. And my shoes are found as well in Holland. Not in Poland, in Holland. Poland. A buty Edwardasa są na podstawie znaleziska z Holandii. What about shoes? Shoes. Tell us, what they are made of? What did you make them from? Okay, they made from leather, of course. Są oczywiście wykonane ze skóry. Even the shoe sole. And that construction of medieval shoes are very different from the construction of shoes we wear today, because all medieval shoes was turned. Konstrukcja. Wszystkie są wykonane ze skóry, nawet podeszwy. I wykonanie takich butów jest zupełnie inne niż wykonanie dzisiejszych butów, ponieważ są odwrócone. Nie do końca rozumiem, what do you mean by that they are turned? Okay, they are sewn inside out. Szyje się je od środka? Tak, and then turned. Szyje się od środka i później się wywraca. W ten sposób powstają. Tak. And one interesting thing is spadnienas. No i interesującym takim szczególikiem są chodaki. In Europe it calls patenas. It was worn on the shoes. W zachodniej Europie nazywane patenasami, noszone na butach. It looks very uncomfortable, but they aren't. Wyglądają na bardzo niewygodne, ale wbrew pozorom wcale takie złe nie są.
I have used them for 4 days in Grunwald Festival, if you know, and for 4 days I just walking with them with dry feet. Edwardas przez 4 dni używał ich bez przerwy na Grunwaldzie i przez cały ten czas nie zatonął w błocie, zachował było mu sucho w buty i zobaczcie, wciąż ma stopy, nie odpadły mu. So after the show, everyone who want to try it, you can come to us. Jeżeli ktoś ma ochotę, to po pokazie można podejść, przymierzyć na swoje buty takie właśnie chodaczki średniowieczne. Welted man on his belt can have more welted stuff. Człowiek bogaty będzie miał więcej i cenniejszych rzeczy przy swoim pasie. Pamiętajcie, nie było wtedy kieszeni. Rzeczy wszystkie, które się nosiło, noszono na pasie. It's made also by me. Wszystko wykonane własnoręcznie. This is a dagger. It's knight's dagger. Rycerski sztylet. It is common in all the north Europe. Tego typu sztylety były popularne właściwie w całej północnej Europie. It's a gun, it's for military use. To nie jest zabawka, to nie jest narzędzie, to rzeczywiście jest taki sztylet noszony do walki. It is sharp, so I cannot show you to touch it. I nie może go wam pokazać, ponieważ jest ostry i nie daj Boże jeszcze zabrudzicie mu ostrze. Another interesting thing, it's a many stuff in one sheet. Ciekawostką jest to, że noszono kilka przedmiotów w jednej pochwie. It became very popular because of hunt. Bardzo popularne rozwiązanie w czasie łowów, które były jedną z głównych rozrywek rycerskich. It can hold even 20 units. Można nawet 20 obiektów trzymać w takiej jednej pochewce, więc no, to robi to spore wrażenie. In this one I have only 3, but anyway it's very interesting. W tej mam tylko 3 obiekty, ale interesujące. It's like a Swiss knife. Jakby no, nóż szwajcarski, jak scyzorek. It's a knife. Mamy nóż. It's a fork, medieval fork. Średniowieczny widelec z jednym kolcem tylko. No i bardzo ważne, czyli łyżeczka. Słuchajcie, super praktyczna sprawa. To i dzisiaj by się przydało coś takiego. So when you go to the woods, you have all the stuff for eating. Macie za sobą wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby jeść. Pamiętajcie, że nie wiem, w karczmie, w gospodzie nie dostawaliście sztućców, mieliście ze sobą zawsze swoje. So I think that's it. Jak na razie to jest koniec pokazu. At what hour do you have your. O 16 zapraszamy was na pokaz związany z bronią, bronieznawstwem i będziemy mieli okazję obserwować, jak nasi dzielni szpitalnicy podejmują entuzjastyczną próbę zrobienia sobie nawzajem krzywdy. A jak na razie, proszę was serdecznie o gromkie brawa dla nich. Zdjęcie. I rzeczywiście, to był pierwszy wielki drapieżnik w historii naszej planety. Tutaj mamy czaszkę takiej ryby pancernej. To były ryby pancerne, nazywały się Dunkleosteusy. I ryby pancerne znajdywano w wielu miejscach na Ziemi. Ta czaszka to jest bardzo dobrze zachowana czaszka ze Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce właśnie w Górach Świętokrzyskich także odkrywano osobniki właśnie tej ryby. Jak myślicie, jaka była długa? Czy ktoś ma jakieś pomysły? Koleżanka mówi 4 metry. Mamy trochę problem, bo rok temu pojawiła się praca pana, który ją trochę zmniejszył. Aczkolwiek dawniej uważano, że miała 8-10 metrów długości. Obecnie według tej najnowszej pracy być może one były troszkę mniejsze i dorastały do 5 metrów. Aczkolwiek w paleontologii my nigdy nic nie wiemy na 100%. To jest taka nauka,
gdzie jest mnóstwo zagadek i zawsze może się coś zmienić, jakbyśmy na przykład odkryli nowy szkielet albo nową tego typu czaszkę. W każdym razie myślę, że 5 metrów to i tak nie jest mała ryba. Ja bym nie chciał się z nią spotkać, jakbym się przypadkiem dostał do takiego pradawnego oceanu, bo jak widzicie, ona tutaj miała takie dziwne zęby. W zasadzie to nie były zęby, tylko to były płyty kostne i one były bardzo, bardzo ostre. Wyobraźcie sobie, że mimo te skamieniałości mają 350 milionów lat, a te płyty kostne są tak ostre, że paleontolodzy nawet teraz mogą się nimi skaleczyć. Słuchajcie, umówmy się tak, że pytania zrobimy sobie na końcu, dobra? Na samym końcu będą pytania, ja chętnie odpowiem na wszystkie. Więc to jest kolejna ciekawa skamieniałość z Polski. No i fauna Krasiejowa. Krasiejów to jest taka wioska niedaleko Opola, w województwie opolskim. I tam odkryto nagromadzenie skamieniałości bardzo, bardzo wielu ciekawych zwierząt. Nie było tam dinozaurów wprawdzie, takich typowych dinozaurów, ale był już to czas, kiedy dinozaury zaczęły się pojawiać na Ziemi, bo to był okres, który nazywamy Triasem, mniej więcej 220-230 milionów lat temu. I tutaj na obrazku widzicie silezaura. My sobie o silezaurze jeszcze powiemy, bo to jest taki zwierzak, który jest bardzo blisko dinozaurów. Więc ja sobie później do niego jeszcze wrócę. W każdym razie w Krasiejowie znaleziono bardzo dużo szkieletów tego zwierzęcia. Najwięcej w Polsce i najwięcej na świecie właśnie z Krasiejowa pochodzi. I jeżeli chodzi o paleontologię światową, to silezaur jest bardzo, bardzo ważnym znaleziskiem. Znaleziono też różne płazy. Tylko że nie płazy takie jak żaby albo salamandry, które pewnie kojarzycie, tylko takie wydłużone płazy, wyglądające trochę jak krokodyle. Tutaj widzicie dwumetrowego metopozaura. Było to zwierzę całkowicie wodne, żyło w rzekach, nie mogło wychodzić na lądy, ale te rzeki okazuje się, że bardzo często wysychały. I jak wysychały, to ten zwierzak zagrzebywał się w mule i czekał, aż przyjdzie pora deszczowa. Metopozaur, 2 metry długości. Tutaj jest jego żuchwa, którą na zajęciach z paleobiologii sam preparowałem. Czyli preparowanie to znaczy za pomocą młoteczka, za pomocą dłuta, za pomocą pędzelka oczyszczanie takich skamieniałości ze skał. Więc to jest żuchwa metopozaura. A tutaj mamy innego płaza. Wyobrażacie sobie 5-metrowego płaza? Bo ja mam problemy, żeby sobie coś takiego wyobrazić. A tutaj były takie zwierzęta, nazywały się cyklotozaury. Dorastały właśnie do 5 metrów i ten zwierzak przypominał już nam troszkę dzisiejsze krokodyle. Ponieważ potrafił wychodzić na lądy i potrafił upolować na lądzie ofiarę. Być może polował na jakieś niewielkie dinozaury. Więc mamy płazy. To jest bardzo ciekawa skamieniałość, to jest polonozuch. Polono, ponieważ znaleziony w Polsce, nazwany na cześć właśnie Polski. I jak widzicie, on nam już troszeczkę przypomina dinozaury. Bo to była siostrzana grupa tak zwanych pseudozuchów. Były dinozaury i pseudozuchy. Pseudozuchy rządziły ziemią w Triasie, a potem po wymieraniu triasowym sytuacja się odwróciła i dinozaury przejęły tą pałeczkę rządzenia na ziemi. Ale ten zwierzak jest bliskim krewniakiem dzisiejszych krokodyli i on troszeczkę nam może przypominać krokodyle, aczkolwiek tym krokodylem nie był. Był, tak jak mówię, dalekim, dalekim przodkiem, ale te kończyny już ma takie trochę krokodylowate. Jakieś 4-5 metrów taki polonozuch osiągał. No więc był to już taki groźny, groźny drapieżnik tamtych czasów. Kolejne miejsce ważne na mapie Polski, które zostało niedawno opublikowane, to jest Owadów Brzezinki. To jest województwo
województwo łódzkie, tam odkryto, to jest też złoże skamieniałości. Złoże skamieniałości to znaczy, że tam zachowały się w jednym miejscu skamieniałości wielu różnych zwierząt z danego środowiska. Tutaj, jeżeli chodzi o owadów brzezinki, kiedyś w okresie jurajskim była tam laguna rzeczna i po prostu zwierzęta tam polowały, znaleziono tam także niewielkiego krokodyla, znaleziono na przykład takiego ciekawego pterozaura, no i oczywiście ichtiozaury. Ichtiozaury to są takie wodne gady przypominające delfiny. Tutaj jest rzeźba właśnie ukazująca takiego ichtiozaura, które powstało właśnie tam powstał geopark i powstała taka rzeźba. Więc jeżeli będziecie kiedyś w okolicach województwa łódzkiego, też warto zobaczyć to miejsce. No i mamy bardzo dużo fauny pleistoceńskiej, czyli to z tego ostatniego, z tej ostatniej epoki, która jest stosunkowo niedawno była, czyli wtedy, kiedy była epoka lodowa, kiedy półkula północna była skuta lodem, tutaj w naszych rejonach maszerowały mamuty, chodziły nosorożce włochate, mieliśmy także niedźwiedzia jaskiniowego, wilka jaskiniowego. Te nazwy jaskiniowe to nie znaczy, że one żyły tylko w jaskiniach. To oznacza, że w jaskiniach znaleźliśmy bardzo dużo ich kości. Po prostu tam te zwierzęta zginęły, ale te zwierzęta oczywiście wychodziły z jaskiń. I tutaj jest czaszka mamuta, to jest muzeum z Warszawy, Muzeum Polskiej Akademii Nauk, czaszka mamuta. Tutaj jest szkielet mamuta, także z Warszawy, ale z Muzeum Geologicznego. Przepiękny szkielet mamuta. Tej fauny pleistoceńskiej my mamy dużo. W każdym muzeum w zasadzie można zobaczyć jakieś skamieniałości. To jest też z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Noga słonia leśnego. Ja tutaj godzinę temu opowiadałem, że w czasie epoki lodowej były glacjały i interglacjały. Podczas interglacjałów było dużo cieplej i wtedy na naszych terenach właśnie spacerowały nie mamuty, tylko na przykład słonie leśne. Też olbrzymie słonie, większe niż dzisiejsze. No i tutaj widać taką wielką nogę tego słonia leśnego. Też polecam zobaczyć, bo wiem, że ten eksponat ma niedługo zostać gdzieś przewieziony i może nie być dostępny. Więc jeżeli będziecie w Warszawie, naprawdę warto zobaczyć. No i z kolei to jest wizytówka mojego rodzinnego Krakowa, bo ja przyjechałem do Państwa aż z Krakowa. To jest nosorożec włochaty. On wprawdzie nie został znaleziony w Krakowie, tylko został znaleziony we wsi Starunia, to jest obecna Ukraina, ale jest to bardzo dobrze zachowany okaz, ponieważ zachował się w zasadzie kompletnie ze wszystkim. Z tkankami miękkimi, z futrem i tak dalej. Można właśnie oglądać w muzeum przyrodniczym w Krakowie ten piękny okaz, naprawdę też polecam. No i przejdźmy sobie do tych dinozaurów, ale zanim powiemy o samych dinozaurach, to powiedzmy o tym, co zostawiały te dinozaury. Bo Polska ma bardzo, bardzo dużo skamieniałości tropów dinozaurów. Czyli jak taki dinozaur sobie szedł, na przykład w jakimś grząskim terenie, nie wiem, lagunie, gdzie była laguna rzeczna, ewentualnie właśnie jakieś takie miejsce, gdzie morze chwilowo ustępowało, to dinozaur zostawiał trop. No i ktoś powie, ale co my się możemy dowiedzieć z tropów? Trop to nie jest kość. A ja się z tym nie zgodzę, bo jeden dinozaur miał tylko jeden szkielet, a mógł zostawić setki tysięcy tropów w ciągu całego swojego życia. I na podstawie tych tropów dużo możemy powiedzieć. Tutaj macie Państwo zdjęcia z artykułu. To są tropy znalezione we wsi Borkowice. To jest unikatowe odkrycie na skalę światową. 2-3 lata temu odkryto te tropy. Tam jest 60, mniej więcej 60 bloków skalnych z takimi tropami, a te tropy to potężne, bo to zostawiły dinozaury mające 6 metrów długości. Więc te tropy, no tak można powiedzieć, mają średnicę co najmniej pół metra.
I to okazuje się, że to jest też unikatowe na skalę światową znalezisko, ponieważ mówimy tutaj o samym początku okresu jurajskiego i nie ma na świecie drugiego takiego stanowiska z tego czasu, które by ukazywało taką różnorodność. Prócz tropów tam znaleziono jeszcze kilka innych rzeczy, na przykład wypełnienia po kościach dinozaurów, więc to są rzeczy, o których Państwu jeszcze wiele nie powiem, dlatego że nie powstały artykuły naukowe, które opisują ten materiał. Paleontolodzy mają to do siebie, że często chwalą się, że coś odkryli, ale zanim wszystkie rzeczy się opisze, to mijają lata. Tutaj mówimy o ponad 60 płytach. Zanim się to opisze, to naprawdę może minąć 10, 15, nawet 20 lat. Drugą taką jest, nie wiem czy widać coś, czy Państwo coś widzą. Drugą takim miejscem, gdzie odkryto tropy dinozaurów, są gagaty sołtykowskie. To jest 10 km od drogi szybkiego ruchu, bodajże S7, która prowadzi z Warszawy do Kielc. I warto zjechać do tego rezerwatu, żeby zobaczyć te tropy. Tam mamy tropy roślinożernych sauropodów, czyli tych wielkich dinozaurów, potężnie zbudowanych dinozaurów, i przecinają je tropy mięsożernych teropodów. Więc bardzo możliwe, że tam że tutaj mamy zapisaną w skałach scenę polowania. Szczególnie, że te sauropody były reprezentowane przez większe tropy i mniejsze, co świadczy o tym, że szły tam małe dinozaury, ale też większe, czyli najprawdopodobniej szły dzieciaki z rodzicami. No a za nimi chyba szedł jakiś mięsożerca, który próbował upolować coś na obiad. I zresztą na podstawie tych tropów powstał w Muzeum Geologicznym w Warszawie taka rekonstrukcja tego dinozaura. Bo popatrzcie Państwo, ile my możemy wyczytać z tropów, skoro na podstawie porównania do innych istniejących gatunków dinozaurów jesteśmy w stanie zrobić rekonstrukcję całego szkieletu. Oczywiście pewnie pewnych rzeczy tutaj, one nie są dobrze pokazane. Być może ten dinozaur tak nie wyglądał, no bo na podstawie tropów nie jesteśmy w stanie wszystkiego opisać. Ale na przykład ta rzeźba, ona ma już ponad 20 lat, a mimo to już wtedy postulowano, żeby ona była opierzona. Bo okazuje się, że wiele dinozaurów, i teraz już mamy takie odkrycia, które pokazują to, wiele dinozaurów posiadało pióra. Jako że dinozaury są bardzo blisko spokrewnione z ptakami, to okazuje się, że wiele miało pióra. To nie były takie typowe, to nie była taka typowa gadzia skóra, jak my sobie często wyobrażamy, albo jak nam pokazywano w Parku Jurajskim. Więc tą rzeźbę też polecam. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeźb dinozaura, jaką można zobaczyć w Polsce. To jest Dilophosaur Dysio. Tak ma na imię, tak go nazwano. Więc warto zajrzeć do Warszawy. To jest to samo muzeum, co wam pokazywałem, ten szkielet mamuta. To w tym samym muzeum stoi właśnie Dysio i w tym samym muzeum jest mamut. A tutaj jest jeszcze zdjęcie właśnie tego tropu, tylko właśnie nie wiem, czy Państwo widzicie, bo mamy ostre słońce, więc nie wiem, czy coś widać. W każdym razie to na podstawie tego tropu została zrobiona ta rekonstrukcja. No i przechodzimy już do prawdziwych dinozaurów. To nie jest Velociraptor, to jest Velocipes. Przechodzimy już do dinozaurów, które zostały opisane na podstawie kości. Ale powiem wam szczerze, niestety niewiele wiemy o polskich dinozaurach. Niewiele ich zostało odkryte. Tutaj, jeżeli chodzi o tego dinozaura, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ jego jedną kość, najprawdopodobniej była to kość strzałkowa, czyli kość z kończyny, została ona odkryta jeszcze przed wojną światową. Potem najprawdopodobniej ta kość została wywieziona i przez wiele lat wydawało się, że jej nie ma, aż w końcu znalazła się w Niemczech. I nasi naukowcy mniej więcej 10-15 lat temu, dzięki temu, że ją przebadali, to stwierdzili, że rzeczywiście należała ona do dinozaura. Dzięki temu mamy dinozaura w Polsce. Można powiedzieć, że to jest pierwszy polski dinozaur. No bo na podstawie tropów nie opisujemy konkretnego gatunku dinozaura, a tutaj dzięki kości jesteśmy w stanie
no, opisać już i powiedzieć, że ten dinozaur miał jakieś cechy. Oczywiście na podstawie jednej kości to wiele nie powiemy, ale tak go zrekonstruowano. Był to taki drapieżnik mniej więcej 2-3-metrowy. Więc niewielki dinozaur, ale myślę, że mógł być dość groźny. Właśnie, ja mówiłem, że wrócę do tego silezaura z Krasiejowa, bo silezaur jest tak zwanym dinozauromorfem, albo inaczej dinozaurokształtnym, czyli on jest bardzo, bardzo blisko dinozaurów. Niektórzy naukowcy nawet postulują, że jest dinozaurem. Ma on pewne cechy, które świadczą o tym, że jest dinozaurem. Więc tutaj tak naprawdę tajemnica tkwi w tym, gdzie sobie postawimy tą granicę. Gdzie tak naprawdę zaczynają się dinozaury, a gdzie jeszcze nie są dinozaury. Ten zwierzak, tutaj mam jego szkielet, to jest też szkielet z Krasiejowa, no to był taki niewielki dinozaur albo bliski krewniak dinozaurów. Gdyby tak mógł tutaj stanąć przed nami, to pewnie by mi dorastał tak mniej więcej do kolana. Poruszał się na czterech kończynach. Znaleźliśmy też jego tropy, więc doskonale wiemy, że poruszał się na pewno na czterech kończynach, ale mógł stanąć na dwóch. Tutaj zresztą jest to na tej rekonstrukcji pokazane. Ten z tyłu porusza się na czterech kończynach, ten z przodu staje na tych, na tylnych. No i czy silezaura nazywać dinozaurem? To tak jak mówię, w zależności od tego, jakiego paleontologa Państwo zapytacie, to może mieć odmienne zdanie na ten temat. Na pewno tutaj chodzi też o to, że to był początek tego czasu, kiedy zaczynały się różnicować dinozaury. Po prostu to był sam początek ich rozrostu, ich rozwoju, więc jest to kwestia kontrowersyjna. My w paleontologii niestety mamy mnóstwo takich kontrowersyjnych kwestii. Najbardziej kontrowersyjną kwestią ostatnich lat jest jednak smok wawelski. Ale nie jest to smok wawelski pochodzący z Krakowa. Już kolejny raz powtórzę, ja jestem z Krakowa i zupełnie inaczej wyobrażam sobie smoka wawelskiego. Jednak mniej więcej 15 lat temu w Lisowicach, jest to wieś w województwie śląskim, mniej więcej między Częstochową a Katowicami, tak mniej więcej, odnaleziono ciekawe skamieniałości. I tutaj, jak Państwo widzicie, jest cała czaszka. Ona nie była kompletna, ale znaleźliśmy dość dużo fragmentów, więc można było ją zrekonstruować. Znaleziono też dużo kości z innych miejsc, ale niestety brakuje nam jednego. I to jest kwestia kluczowa, bo brakuje nam kości stopy. A na podstawie kości stopy można powiedzieć, jak dane zwierzę się poruszało. A to jest o tyle istotne, że my do końca nie wiemy, czy smok jest dinozaurem, czy może wspomnianym już pseudozuchem. Tak jak mówiłem, to były dwie siostrzane grupy. I teraz tak, jeżeli smok jest dinozaurem, to byłby dużo szczuplejszy i wyglądałby w ten sposób. Jeżeli byłby tym pseudozuchem, tak jak mówiłem, czyli to pseudozuchy to jest ta linia krokodylowa. To jest ta linia, która poprowadziła do dzisiejszych krokodyli. To wyglądałby w ten sposób. Też by się poruszał na dwóch łapach, ale byłby dużo masywniejszy, taki potężniejszy. No i jak widzicie, ta rekonstrukcja świetnie pokazuje, że jeżeli byłby masywniejszy, to musiałby mieć inną budowę stopy. Dlatego kości stopy powiedziałyby nam wszystko. A tak to nie wiemy, czy smok jest dinozaurem, czy tym dinozaurem nie jest. Tutaj też się toczą różnego rodzaju kontrowersje. Dwa lata temu byłem na takiej konferencji jednego z odkrywców i on powiedział, że on ma pewne badania, prowadzi właśnie pewne badania i myśli, że niedługo je opublikuje i to już definitywnie pokaże, że smok był dinozaurem. Ale minęły dwa lata i dalej tych badań niestety nie ma. Powiem Państwu szczerze, większość naukowców skłania się jednak do tej postury takiej. Czyli tej bardziej masywnej, czyli byłby to nie dinozaur, tylko pseudozuch, byłby on bliżej spokrewniony z dzisiejszymi krokodylami. Ale w tym miejscu, gdzie odkryto smoka, odkryto też bardzo ciekawego
krewniaka obecnych ssaków. Nie był to ssak, ale należał do tak zwanej linii synapsydów, czyli to jest ta linia właśnie, która poprowadziła do ssaków. Było to potężne zwierzę wielkości nosorożca, więc naprawdę bardzo duże. I w Lisowicach w muzeum, jeżeli byście Państwo kiedyś byli, to można te kości oglądać i są one naprawdę pokaźne. Kość udowa jest mniej więcej taka. Więc wydaje mi się, że to nie jest małe. Tutaj jest rekonstrukcja, która stoi w Krasiejowie. Tak wyglądała właśnie Lisowicja. I mamy pewne dowody, że smok polował na Lisowicję. Tutaj zresztą mamy szkielet z Muzeum Ewolucji w Warszawie. Szkielety, bo tutaj mamy szkielet smoka i szkielet właśnie Lisowicji ustawione ze sobą razem. A tutaj mamy taką rekonstrukcję wykonaną przez paleoartystę, gdzie widzimy grupę zwierząt właśnie Lisowicy i widzimy jednego smoka, który na nie poluje. No właśnie, ale czy to wszystkie polskie dinozaury? Jak myślicie? To jest podchwytliwe pytanie, powiem szczerze. Specjalnie tutaj chciałem wprowadzić tą ciekawostkę, bo zawsze o tym mówię. Ptaki są dinozaurami. Wszystkie ptaki, z jakimi możecie się Państwo spotkać, są dinozaurami. To jest taka rzecz, która często szokuje, ale my tak naprawdę żyjemy wśród dinozaurów. Okazuje się, dawniej dinozaury uważane były jako takie głupie, ociężałe, wolne gady, które miały duże problemy z przystosowaniem się do środowiska. I wtedy w latach 60. XX wieku taki paleontolog, który nazywa się John Ostrom, odkrył szkielet Deinonycha. Deinonych to jest ten zwierzak, którego widzieliście w Parku Jurajskim, tylko że w Parku Jurajskim nazywano go Velociraptorem. Tak, zrobiono taką zamianę. I deinonych wyłamywał się z tego stereotypu. Był szybkim, zwinnym, mądrym drapieżnikiem, inteligentnym drapieżnikiem. No i wtedy pojawiła się koncepcja, że ptaki są dinozaurami. I okazało się, że wszelkie badania także to udowadniają. Na pewno Państwo kojarzycie Archaeopteryxa, takiego ptaka. No, o tym się bardzo często mówi. On był dinozaurem. Posiadał cechy dinozaurów. Posiadał zęby na przykład w dziobie. Dzisiejsze ptaki nie posiadają zębów, ale posiadał też wiele cech ptasi. Okazuje się, że ptaki wyewoluowały z drapieżnych teropodów, więc ptaki są dinozaurami. A to znaczy, że na przykład, jeżeli nie są Państwo wegetarianami, to bardzo często, no po prostu, jemy dinozaury. Więc jak ktoś nas zapyta, jak smakuje dinozaur, to można powiedzieć, jak kurczak. Tutaj też taka zagadka dla młodszych. To jest zdjęcie wykonane w Jura Parku w Krasiejowie. I widzimy tutaj jednego wielkiego dinozaura, a na nim siedzi kilka ptaków. Ile tu jest dinozaurów? Pewnie nie widzicie dobrze, w każdym razie... Sześć dinozaurów, pięknie. Jeden wielki i kilka mniejszych. I tak samo tutaj. Tutaj widać model tyranozaura z Krasiejowa i jeden maleńki wróbelek siedzi na górze. I to jest też takie, tak pokazuje, jak zróżnicowana jest ta grupa dinozaurów. Ona jest bardzo zróżnicowana. Od roślinożernych, wielkich sauropodów, które były powolne, miały długie szyje i ogony, po właśnie tyranozaura, ale też po ptaki. To jest niesamowite, więc czy w Polsce żyły dinozaury? Żyły. Czy w Polsce żyją dinozaury? Owszem. I tym akcentem skończę, ale oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Stać na nie jedliście śniadania? Dzień dobry. Dzień dobry. Jednak jedliście, ja nie jadłem, jestem smutny. Słuchajcie, bardzo miło mi Was spotkać na pokazie naukowym Sędziwój na tropie nieśmiertelności. Będziemy sobie rozmawiali o dawnych alchemikach i o alchemii. Czy ktoś z Was słyszał kiedyś takie określenie alchemia?
Nie? Nikt? Zupełnie nie? A chemia? Słyszeliście gdzieś o jak chemia? Słuchaj ciebie. Słyszałeś? Co słyszałeś? Że chemia to jest strasznie trudny na przedmiot w szkole do nauki? Przedmiot? Nie, nie jest wcale aż taki trudny, nie martw się. Tylko trzeba się do niego uczyć. Co ciebie? Chemia jest niezdrowa i można się ją otruć. Że chemia jest niezdrowa i można się nią otruć. Będziemy tutaj dzisiaj mieli kilka rzeczy, którymi będzie można się otruć, ale oczywiście nie będziemy ich spożywali. A przynajmniej nie tak. Moi drodzy, czym jednak jest alchemia? Chemia jest nauką o tym, jak mieszają się różne substancje, jaki mają na siebie wpływ. A alchemia jest nauką starożytną. Alchemia swoimi korzeniami sięga do czasów, kiedy w starożytnej Grecji żył sobie Empedokles z Akragas. Empedokles z Akragas był filozofem. I jako filozof, no właśnie, czy wy wiecie, co robią filozofowie? Jak ktoś powie, że nic, to się obraża. Myślą. No teraz się obrażam, nie robię żadnego pokazu, wychodzę. Wymyślają różne rzeczy. Moi drodzy, filozofowie od tysięcy lat zajmują się zadawaniem sobie ważnych, fundamentalnych pytań. I Empedokles dokładnie to robił. Zadawał pytanie. Pytanie, które zadawał sobie, próbował znaleźć na nie odpowiedzi. A jednym z najważniejszych pytań, jakie zadawał, było: z czego jest zrobione wszystko? Czy ktoś z nas wie, z czego jest zrobione wszystko? Metali. Nie. Moi drodzy, metale też są z tego zrobione. Dzisiaj przyjmujemy, że wszystko jest zbudowane z pierwiastków, a te z kolei składają się z atomów. Ale oczywiście 2,5 tysiąca lat temu ludzie nie mieli szansy, żeby wiedzieć o pierwiastkach i o atomach. Więc zamiast tego zadawali sobie pytanie. Empedokles doszedł do wniosku, że wszystkie przedmioty na całym świecie zbudowane są z czterech podstawowych żywiołów. Jakie to są żywioły? Czy ktoś z was jest mi w stanie powiedzieć? Woda. Woda. Świetnie. Ogień. Ogień. Doskonale. Ziemia. Ziemia i? Powietrze. Powietrze. Ogień, woda, ziemia i powietrze. Cztery podstawowe żywioły alchemiczne. Teoria czterech żywiołów była traktowana jako teoria naukowa do XVII wieku. Tak naprawdę do czasów, kiedy Robert Boyle ogłosił książkę o ciekawym chemiku, gdzie całkowicie ją odrzucił. Ale do Boyla, Boyle nie jest takim naszym dzisiejszym kryterium. Naszym dzisiejszym kryterium jest Sędziwy. Więc i Empedokles. Empedokles twierdził, że cztery podstawowe żywioły, ale jest pewna bardzo ważna. Bardzo ważne pytanie powstawało w związku z tym. Jak pan ma na imię? Pan Piotr. Moi drodzy, co odróżnia pana Piotra od krzesła, na którym siedzi pan Piotr? Jeżeli i pan Piotr, i krzesło pana Piotra są zbudowane z czterech żywiołów, to co je od siebie różni? Żywy. Pan Piotr jest żywy. Pan Piotr jest istotą żywą, pełną nadziei, wiary w przyszłość, ambicji, planów. Patrzy jasnym wzrokiem na nadchodzące dni. Prawda? Oto nasz bohater, pan Piotr. Tylko jak to przetłumaczyć na teorię czterech żywiołów? Bo jeżeli jedno i drugie składa się ze wszystkich podstawowych żywiołów, to jaka jest różnica? To jest pytanie, na które ludzie zadawali sobie pytanie, przez cały właściwie okres, właściwie do dzisiaj trochę sobie zadają pytanie, na czym polega życie. Empedokles odpowiedź miał bardzo, bardzo prostą. Dla niego tą odpowiedzią był ogień. Ogień, który według Empedoklesa oznaczał różnicę między żywymi istotami, a istotami nieożywionymi. Różnicę pomiędzy tym, co żyje, a tym, co jest tylko martwą materią. Do dzisiaj mówi się, że mamy w sobie iskrę życia. To dzisiaj mówi się, że w kimś tli się nadzieja. Już to zabieram, już się przesuwam. O! Moi drodzy, Sędziwój urodził się w połowie XVI wieku na terenach dzisiejszej Małopolski. Możliwe, że był szlachciciem,
a człowiek 100% pewności, co do tego nie mamy, wiemy, że w 1600 roku albo nadał mu herb Zygmunt III, albo odnowił jego herb Zygmunt III. Dokładnie co miało miejsce? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Od najmłodszych lat jednak wykazała się ogromną wiedzą i ogromną inteligencją. Więc ojciec wysłał go, żeby się kształcił. Najpierw na Akademię Krakowską, gdzie Sędziwój znalazł możnych protektorów, którzy doceniając jego ambicje i wiedzę, wysłali go dalej. Do Wiednia, do Norymbergi, do Frankfurtu, w końcu do Pragi. Praga w tamtym czasie była miejscem wyjątkowym. Praga była prawdziwym politycznym, gospodarczym, intelektualnym ośrodkiem Europy. Dzisiaj, no słuchajcie, dzisiaj ośrodki Europy znajdują się w innych miejscach. Ale w XVI wieku Praga była prawdziwym klejnotem kontynentu. I w Pradze Sędziwój spotkał się z alchemikami. Ludźmi, którzy próbowali odpowiedzieć na podstawowe pytania. Słuchajcie, ale czy alchemicy brzmią dla was jak naukowcy? Tak. Szczerze? Nie do końca. Każdy alchemik swoje do rozważania i swoje eksperymenty trzymał w sekrecie. Niczym się nie chwalił, nic nie pokazywał. Co najwyżej pokazywał królom albo książętom, jeżeli akurat go wezwali, żeby wzmocnić swoją pozycję we dworze. Jeżeli robili zapisy, to zapisy te robili szyfrę, żeby inni alchemicy nie mogli zbyt łatwo dowiedzieć się o ich pracy. Sędziwój zafascynował się tematem alchemii. Zaczął szukać informacji i dowiedział się o pewnym wspaniałym, wyjątkowym alchemiku, Septosie, którego można było znaleźć w Saksonii. Wyruszył do Saksonii, dotarł do zamku elektora saksońskiego i tam dowiedział się, że owszem, alchemik Septos żyje na tym zamku, ale żyje w wieży, zamknięty, nie wolno dostarczać mu jedzenia, jest głodzony i codziennie o świcie przychodzi do niego kat. Pali go ogniem, rwie jego ciało cęgami, na wszelkie sposoby go torturuje. Czy macie jakiś pomysł, dlaczego okrutny elektor saksoński w tak okrutny sposób torturował biednego alchemika? Ja wiem. Żeby mu zdradził sekret. Żeby mu zdradził sekret kamienia filozoficznego. Kto z was czytał albo oglądał Harry'ego Pottera? Ja. Kilka osób widzę, czytało i oglądało. Czy kojarzycie kamień filozoficzny? Nie. Kto jest? Nie, ty kojarzysz? Powiesz nam, czym jest kamień filozoficzny? Że śmiertelny. Kto go miał, stawał się nieśmiertelny. Siadajcie, zaraz będziemy robili kolejny wybuch. Co o ciebie? To już jest element fabuły książki, nie zdradzę, może ktoś jeszcze nie czytał. Puenta jest taka, kamień filozoficzny zapewniał nieśmiertelność, pozwalał także na przemianę prostych materiałów w złoto. Na przykład bezużytecznego ołowiu. I ponoć ów Septos znał ten sekret. Dlatego elektor saksoński go więził. Dlatego go torturował. No, to daj mi kontynuować opowieść. Sędziwój wkrada się w łaski saksońskiego elektora, przekonuje go, że jest jego przyjacielem i że pomoże mu wyciągnąć z uwięzionego alchemika sekret kamienia filozoficznego. Przekonuje go, że jeśli poprawi się warunki bytowania więźnia, to on będzie bardziej chętny do rozmowy. A jeżeli nawet pozwoli mu się na krótką przejażdżkę, pod strażą oczywiście, no to może trochę odżyje. Tak się stało, w końcu elektor zgodził się. Sędziwój i Septymus pod strażą saksońskich gwardzistów wyruszyli w drogę, wyruszyli na błonie, ale tam czekali już na nich jeźdźcy wysłani przez króla Zygmunta. Jeźdźcy zasiekali straż, Septos został porwany i wywieziony do Polski. Naprawdę, elektor był wściekły i jeszcze później się na Sędziwoju za to mścił. Ale to jest temat na inną opowieść. Na razie, co jest ważne, nasz porwany alchemik nie przeżył swojej przeniewoli, dotarł do Krakowa i tutaj po kilku dniach zmarł. Zanim jednak zmarł, swojemu wybawicielowi przekazał jedną uncję proszku alchemików, który pozwalał wymienić złoto, zwykłe materiały w złoto. I tutaj macie scenę na obrazie Matei, którego, bądźmy szczerzy, jak tak patrzę stąd, prawie nie widać, ale widać mężczyznę klęczącego,
i pokazującego coś zdumionym dworzanom. Moi drodzy, Sędziwój na dworze Zygmunta III dokonał przemiany ołowianego pierścienia w pierścień złoty. Żeby... Nie, mamy o tym informacje zapisane w dziennikach dworzan, ale to nie koniec. Powtórzył tę czynność w Pradze na dworze cesarza Rudolfa II. Z obu tych sytuacji mamy informacje z zdumionych dworzan. Pamiętniki, raporty, absolutne zszokowanie. Słuchajcie, czy możliwa jest przemiana ołowiu w złoto? Nie. Właściwie tak. Szczerze mówiąc, właściwie jest możliwa, bo wiesz, tak naprawdę potrzebujesz do tego tylko reaktora nuklearnego i jeżeli wystarczająco mocno i w odpowiedni sposób napromieniujesz ołów, to on się zmieni w złoto. Tylko to złoto będzie potwornie drogie, radioaktywne i niezbyt pożyteczne. No i wykonanie go wymaga reaktora nuklearnego. Jak myślicie, jak się na początku XVII wieku, jak wiele reaktorów nuklearnych miał pod ręką Sędziwój? Nul, nada, zero. Niestety. Więc podejrzewamy, że tutaj miało miejsce jakieś szachrajstwo. Ale to nie oznacza, że Sędziwój nie prowadził całkiem realnych badań. XVII wiek, XVI i XVII wiek to czas, kiedy niesamowicie mocno rozwija się sztuka destylacji. Słuchajcie, czy wiecie, co można osiągnąć za pomocą destylacji? Może damy coś, co pomoże zgadnąć. Poproszę o powąchanie. Jestem zdumiony, że musiałem prosić aż dwie osoby o potwierdzenie. Ale tak. Bo coś słaby. A właśnie, ponieważ w tamtych czasach nie dało się uzyskać takiego spirytusu jak dzisiaj. Udawało się uzyskać maksymalnie około 30% mocy w alkoholu. Sędziwój wierzył jednak, że jest to wystarczające, aby udowodnić zmienność świata.